Identyfikator podmiotu SCP-871. Klasa podmiotu Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Każda instancja SCP-871 musi być zabezpieczona w oddzielnej, zamkniętej betonowej celi na metalowym talerzu przytwierdzonym do nieprzesuwalnego drewnianego stołu. Każda z celi, w których znajdują się instancje SCP-872, musi być monitorowana całodobowo za pośrednictwem kamery o zamkniętym obiegu. Transmisję z każdego urządzenia monitorującego należy sprawdzać co 15 minut. Jeśli dojdzie do stworzenia nowej instancji SCP-871, do jej celi uzbrojeni strażnicy muszą eskortować 3 pracowników klasy D. Pracownicy ci muszą zostać wewnątrz owego pomieszczenia zamknięci i zmuszeni do konsumpcji obiektu. Spożywanie nie może trwać dłużej niż godzinę. Jeżeli pracownicy ci będą potrzebowali dodatkowej motywacji, autoryzowana będzie terminacja jednego z nich. Po skonsumowaniu instancji, żadna z osób, które ją zjadły, nie może opuścić celi, zanim nie zostanie wraz ze swym pomieszczeniem sprawdzona pod kątem upewnienia się, iż po instancji SCP-871 nic nie pozostało. Następnie należy oczyścić talerz, stół oraz pokój, by były przygotowane na pojawienie się kolejnej instancji obiektu. Pracownicy klasy D, którzy okażą się kooperatywni w zakresie konsumpcji instancji SCP-871, mogą zgłosić się do brania udziału w kolejnych konsumpcjach. Pracownicy, którzy będą nadzwyczaj pożyteczni, nie muszą zostać poddani terminacji na koniec miesiąca. Może zostać dla nich zawieszona. Pod żadnym pozorem osoby te nie mogą wchodzić w interakcje z innymi obiektami SCP. W placówkach, w których znajdują się instancje SCP-871, nie można serwować żadnych deserów. Opis. SCP-871 to zbiór 237 ciast. Instancje SCP-871 różnią się wyglądem oraz kształtem. Mogą być wszystkim, co ludzie określają mianem ciasta. Najmniejsza zaobserwowana instancja SCP-871 to miniaturowa babeczka o masie 15 gram. Jak dotąd, największym ciastem SCP-871 był 22-kilogramowy sękacz, mierzący 2 metry długości. Kiedy instancja SCP-871 zostanie skonsumowana przez człowieka bądź kilka osób, w ciągu 24 następujących godzin zostanie wymieniona na podobne ciasto. Instancja pojawi się na powierzchni płaskiej, w okolicach miejsca, w których jej poprzednia wersja została spożyta. Jeżeli dane ciasto zostanie zauważalnie uszkodzone w inny sposób niż przez konsumpcję przez człowieka, to jest nawet przez konsumpcję przez inne zwierzę niż człowiek, natychmiast ulegnie wymianie. Instancje w ten sposób wymienione będą odpowiadać czasowi wymiany oryginalnej instancji. Obecnie nie wiadomo, w jaki sposób dochodzi do powielania instancji SCP-871. Instancje SCP-871 wraz z upływem czasu ulegają mutacji. Każda z instancji mutuje z niewielkimi różnicami w porównaniu z innymi. Większe zmiany zachodzą w około 5% instancji. Nie zaobserwowano żadnych negatywnych efektów w rezultacie konsumpcji SCP-871, nawet w przypadkach, kiedy skonsumowanych zostało więcej instancji. Należy jednak pamiętać, iż zachodzą efekty właściwe spożywaniu większych ilości jakiegokolwiek ciasta. Niebezpieczeństwo SCP-871 związane jest z konsekwencjami niezjedzenia danej instancji. Instancja SCP-871, która nie zostanie skonsumowana, sprawi, że w jej pobliżu w ciągu 24 godzin pojawi się nowe ciasto. Pomijając podobieństwa do normalnej wymiany, oryginalna instancja nadal będzie wykazywała swoje właściwości, to jest będzie dokonywała replikacji, jeśli zostanie uszkodzona, i będzie tworzyć nowe wersje siebie co 24 godziny. Proces ten zaobserwowano we wszystkich przypadkach, kiedy nieskonsumowanych pozostało więcej niż 10% masy danej instancji. Jako że nie rozpoznano,
w jaki sposób można by zawiesić proces replikacji SCP-871. Wszelkie niezabezpieczone instancje mogą dokonywać wykładniczego powielania, co szybko doprowadzi do braku możliwości zabezpieczenia ich. Nie ustalono żadnych planów zabezpieczenia więcej niż 20 tysięcy instancji SCP-871. Szacuje się, iż niekontrolowane replikacje wielu instancji mające pochodzenie w jednej sprawiłyby, iż Ziemia stałaby się niemożliwa do zamieszkania w ciągu 80 dni.